To jest poziom gruntu. A tu schodzimy na poziom sali. To jest około 2 metry. A tu wchodzimy na parter. A to będzie tajna klatka schodowa. Mało osób na Politechnice zna. Jeszcze są takie dwie. Jeśli wchodzi teraz zrób liczby, kiedyś ich nie było. Może nie chcę już o tym czymś. Ciekawe, czy ona jest też niżej, tylko została zamknięta. Na razie nic nie ma. Jest następna. Jesteśmy na strychu, który został przyrobiony na salę lekcyjną, nasze zajęciowe. Poziomy są różne. A co druga klatka? Jest to jedno z najstarszych zdjęć. Teoretycznie jest to budowa. Z tym, że nigdy nie spotkałam się ze zdjęciem budowy tej kondygnacji, tej czy tej. Nie. Jest to wyłącznie remont albo jakieś budowa tych kolumn, które stoją przed wejściem. Natomiast reszta nie. Reszta jest widać już istniejąca. Zobaczcie tutaj. To też jest bardzo stary budynek, to jest powiedzmy, że kotłownia, tak to jest nazywane, z kominem i on też istnieje, warto go zobaczyć. Teraz jest zasłonięty innym budynkiem, chyba trochę czy drzewami, ale... O, i zobaczcie, wszystko jest pod płotem, to jest chyba jakaś forma drutu kolczastego. W każdym razie nie wolno było tu pod żadnym pozorem nikomu wchodzić na tę budowę, to był bardzo, bardzo... mocny płot. I zobaczcie, że to nie jest tak, że budynek Politechniki zapadł się pod ziemię pod swoim ciężarem, tak jak nam lubią niektórzy ludzie wmawiać. Widzicie, on cały czas tutaj miał bardzo nisko ten niby parter, a w rzeczywistości jest to piwnica de facto, bo tam poziom jest, tak jak widzieliście na filmie, dużo niżej. To, tak jak tutaj mamy wysokość piętra, to ta wysokość piętra tam jest dokładnie tyle samo pod ziemią. No. I tutaj to coś wygląda jakby taką wylaną bułę, żeby nie... żeby śnieg nie wpadał do środka, żeby nie... żeby wilgoć od fundamentów nie rozwalała ścian. Czy była to de facto... no, nie wiem jak to nazwać... renowacja. Zresztą zobaczcie, czy to jest nowy budynek, czy tak wygląda nowy budynek, czy nowe budynki mają brudne ściany, tu też, no to on tak nie wygląda tak do końca na nowy, raczej taki lekko wyczyszczony. Możliwe, że ta rzeźba jest nowa, bo w oryginale jej nie było, możliwe, że dorzucono tutaj ten napis, ale on też jest, zobaczcie, tak jakby popalony, jakby tutaj coś, no nie wiem, dziwne to jest. Jest więcej takich zdjęć, o tutaj, widać z dołu. To widać lepiej, że to jest brudne. Brudne, stare, te takie... Tutaj znowu te drzewa takie... O, to jest w ogóle ważne. Zobaczcie, drzewo. Czy na nowych budynkach rosną drzewa? Zobaczcie. Czy na nowych budynkach rośnie bluszcz? Widzieliście, żeby bluszcz rósł na budynku 2 lata po jego oficjalnej budowie? A przecież tutaj teoretycznie ta budowa jeszcze trwa. To są zdjęcia ze schyłku XIX wieku, tak? Czy tam początku XX, ale to jest tak jakby cały czas... to jest niby ta oficjalna budowa gmachu. Bluszcz? No dobra, niech wam będzie. To jest zdjęcie z pożaru. To znaczy, to jest oficjalne powiedziane, że jest to zdjęcie z pożaru, natomiast ja bym się wcale nie zdziwiła, gdyby to było jedno z pierwszych zdjęć tego budynku
który został po resecie. No może, 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 nie wiadomo. Tu znowu budynek otoczony tym płotem, o którym mówiłam wcześniej. Tu znowu góra brudna. Ale tutaj, tutaj jest jakieś drzewo. Ale tutaj nie widać niczego porośniętego, więc może to z prawej strony to było jednak drzewo, ale tamto z lewej to był ewidentny bluszcz. No. O, tutaj takie dziwne rzeczy są, nie wiem czy one jeszcze są. No w każdym razie warto się przyglądać temu budynkowi, ponieważ on może skrywać jeszcze wiele tajemnic. Tutaj już mamy budynek ukończony, już widać, że rosną drzewa, czyli to już są lata... powiedzmy 20, bardziej nam współczesne, też znowu rosną drzewa. Jeszcze można tutaj swobodnie wchodzić. Teraz tu już jest wszystko otoczone płotem, żeby znowu się nikt nie szwendał niepowołany. Tu wszystko jest wysoko, wysoka krata. Nie przyglądaj się człowieku, jak zawsze. No tu widać oczywiście, że wszystko jest zapadnięte, a to jest tak jakby dobudowane później. Chociaż oryginalnie było od samego początku. Tutaj mamy teraz daty, nie wiem czy one tu były zawsze, mogło ich nie być, bo tutaj ja ich nie widzę. Nie wiem czy wy widzicie, może są po prostu słabo widoczne, niewykluczone, ale mogło ich na początku tu nie być. O, a tu już są bardzo wyraźne. To jest teoretycznie data budowy. A proszę zobaczyć w poprzednim, nic nie widać. Być może, a to jest z lat 30. chyba zdjęcie. Czy 20 może też. W każdym razie dużo, dużo później niż oficjalnie zbudowany ten budynek. Taka ciekawostka. Tu kolejne stare zdjęcie. Tu też są. I tu też są te cyfryki. Więc wiek jest podobny tych obu zdjęć. Zresztą widać po drzewach, ale tutaj są jeszcze dużo młode, dużo młodsze, więc to są raczej lata caratu może nawet. I tu znowu widać, to już trochę podkolorowane zdjęcie. A tutaj bruk, jakieś błoto, coś tam, o tutaj te rynsztoki. Tak jakby układali w glinie kamienie, bo się nie dało chodzić. No takie, zresztą tu widać, zobaczcie, że tu jest wysokość piętra, a tu nagle tak się urywa dziwnie. Tak aż się prosi, żeby było tam trochę więcej tego, prawda? A to mogły być kiedyś okna, a oryginalne wejście mogło być niżej. No, nie wiadomo. No, to już jest dużo, dużo młodsze zdjęcie. Ale widać, że nic nie zmieniano. Do czasu okupacji nic nie zmieniano w tym budynku za bardzo. O, a to jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz. To jest bunkier zbudowany w II wojnie światowej. I to jest o tyle ważne. No, bunkier jak bunkier, prawda? Ale zobaczcie, co tu jest. Podziemia. Tu jest dużo pod ziemią, nie wiadomo co, ale jest. Tu wszystko wygląda tak samo, tu, o tutaj widać, że jest okno oczywiście też pod ziemią, no tak nie do końca fajnie. No i tu jest już płot, tu już nie wolno było wchodzić, a tu jest właśnie jeszcze no, ciekawe co tam jest pod tym placem. Niestety jest on już całkowicie wyremontowany i przerobiony. Więc pewnie jeżeli coś było, to już nie ma. To znowu zdjęcie z czasów podobno okupacji, kiedy była całkowicie zniszczona Politechnika. I to jest ten oryginalny świetlik z gwiazdą. A on został odbudowany, ale wygląda trochę inaczej. I ja nie jestem przekonana, czy on tu był od samego początku. Może nie był. Tutaj jest płaska, tu są takie. Tutaj kiedyś był zegar i teraz też jest znowu zegar. No, chociaż kto wie, może to jest oryginalne zdjęcie z XIX wieku, tylko nam się mówi, że to jest z okupacji. No, to nigdy człowiek nie wie. To jest już okres właśnie bardzo, bardzo nowożytny. Tu już widać, że wszystko jest, świetlik zbudowany. Jakoś tak nie wygląda, żeby on zawsze tu był. On bardzo swoją formą odstaje od formy budynku. Dlatego mam wątpliwości, czy on tu był zawsze. No, to zobaczcie, że tutaj kiedyś jeździł tramwaj. Wiedzieliście, że tutaj kiedyś tramwaj jeździł? No, no. Tutaj miał swoją pętlę. No, nie każdy to wie.
No i tutaj jeden ze starszych budynków. To jest zresztą dowód na to, że jest budynek oficjalnie wciśnięty pod ziemię. Zobaczcie. Proszę bardzo, to jest poziom gruntu. Od początku był taki. Dlaczego? Po co? Aha, i zwróćcie uwagę, że tu nie ma za bardzo wymiarów. To nie wygląda jak projekt, tylko inwentaryzacja. Po prostu taka elewacyjka stanu istniejącego. To wcale nie musiał być projekt. Zresztą w oryginalnym wystroju tu było trochę co innego. Widzicie, tu jest barierka, a teraz jest zegar i jeszcze przez jakiś czas była taka fajna rzeźba. Na którym zdjęciu to będzie widać. No tu rzut. Rzut nie odbiega specjalnie. O, tutaj są te klatki schodowe, które wam wrzucałam. Te takie małe. Ale normalnie to są jakieś pomieszczenia. Może tam nie było klatek. Może one zostały dorobione później wraz ze świetlikiem. A oryginalnie tutaj było coś innego. Może windy? Kto wie, kto wie. To znowu zdjęcie z czasów podobno okupacji. Te zniszczenia pożarem. O, i to jest bardzo ważne zdjęcie. Ponieważ pamiętacie, że tam była na projekcie barierka po całości, a tutaj mamy zegar i on był tutaj zawsze. Więc coś mi tam nie pasuje z tym rysunkiem, a tu jeszcze proszę bardzo. Ale co on pokazuje? Dziwne to jest. Co to jest za znak? Ja się nie znam. Może wy wiecie. No i zegar. Zegar jest pięknie w kamieniu tutaj. Chyba, że w cynku, ale wydaje mi się, że to jednak mógł być kamień, ponieważ cała to jest kamienne. No i zegar. Która jest godzina? Jest po 16, czyli jest po południu. No i biedni ludzie raczej. Tacy żołnierze, pielęgniarki. No tutaj. Też raczej biedni ludzie, ale o, tu ktoś. To był chyba lazaret w tamtym czasie. To tak wygląda, jakby to byli pacjenci. No, takie coś.